Dzień dobry, drogie dziewiarki. Dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak zrobić sweter reglanowy z 8 nitek. Zrobiłam właśnie taki sweterek i pojawiły się głosy, żebym powiedziała właśnie, jak go wykonać. Ale zacznijmy od tego, dlaczego 8 nitek. 8 nitek dlatego, że wykonując go podczas jednego okrążenia, a sweter był robiony z podwójną nitką, potrzebowałam 4-8 motków, czyli jakbym robiła pojedynczą 4 motków na raz. Ale dlaczego tak? Dlatego, że przygarnęłam, przytuliłam włóczkę Lusso, chcąc wykonać sweterek z gazetki Fun. Jednak po jakimś czasie rozmyśliłam się i stwierdziłam, że nie tędy droga dla mojego sweterka i muszę wykonać coś własnego. W tym samym czasie w jednej z sieciówek zobaczyłam cudny sweter, gdzie korpus był jednego koloru, a rękawy były drugiego. Ale ja nie znoszę zszywać. Nigdy mi się to zszywanie nie podoba. Zawsze widzę jakieś ale w tym zszywaniu. I po prostu czuję się źle w takim sweterku. A uwielbiam robić na okrągło reglanem. Nie muszę tutaj nic zszywać. Sweterki są przytulaśne, takie luźne, przyjemne. I tak właśnie wygląda sweterek reglanowy z osobnym kolorem rękawa. Zobaczcie, jak wygląda łączenie tych dwóch kolorów na linii reglanowej. Jest ono bardzo schludne. Nie ma większych problemów z odstającymi oczkami oraz łączenia są bardzo elastyczne. Długo się nagłówkowałam, żeby wymyślić, jak połączyć te nitki ze sobą, ponieważ za każdym razem coś mi tam nie wychodziło. Mama, widząc moje starania, dowiadując się o moim planie, złapała się na głowę i powiedziała, że ja nie dam rady. Że poplączą mi się te nitki, że te 8 motków zaraz będzie jednym wielkim kłębowiskiem, że zaraz się z tym wszystkim poddam. Moja przekorna natura sprawiła, że tak, mówi, że się poddam, a się nie poddam, uda mi się. No i się udało. Pokazałam ostateczny efekt na jednym z live'ów i bardzo się ten efekt spodobał. Dlatego chcę Wam pokazać, jak to zrobić. Przygotowałam sobie tutaj próbkę dla Was. Zrobiłam tą próbeczkę z włóczki od Alize Lana Gold w kolorze fioletowym i niebieskim. Całość oczywiście trzeba zacząć od ściągacza. W moim wypadku, jako że to jest próbka, jest zrobiony francuz. I tego sweterka nie robi się na okrągło, tylko robi się tak jakby w jednej płachcie. Ale cała robótka jest okrągła. Zaraz powiem też, o co chodzi, ale najpierw pokażę, jak łączyć z sobą te dwa kolory. No to jestem na prawej stronie. Jestem na prawej stronie i przerabiam prawe oczka. Przerabiam. Tutaj akurat mam próbeczkę na 20 oczek. I jestem teraz na łączeniu tych dwóch kolorów. Nitkę, którą teraz przerabiałam, bliziutko robótki zakręcam wokół nowej nitki. To ta nowa nitka, gdy zaczynałam robić nowym kolorem, została przywiązana do... tutaj będzie widać, została przywiązana do robótki, supełek na lewej stronie. I teraz, gdy zrobiłam sobie taki haczyk, przerabiam, pilnując napięcia niebieskiej nitki, przerabiam wszystko znowu na prawo niebieską nitką.
zrobiłam jeden rządek, odwracam na lewą stronę i znowu przerabiam niebieską nitką do połowy robótki. O, nitka mi się tutaj troszkę zaplątała. I znowu jestem na łączeniu. Teraz będzie trochę lepiej widać, ponieważ jestem na lewej stronie. Pilnuję napięcia fioletowej nitki, a niebieską nitkę przekładam pod spodem. Jest taki haczyk. I teraz pilnuję naprążenia fioletowej nitki. O, uciekła! Tutaj trochę małomówna jestem, dlatego że staram się skupić na robótce, ponieważ troszkę mi włóczka zlatuje z drutów. A jak wcześniej mogłyście zauważyć, obok mnie stoi kwiatek Sansevieria. Jest to odmiana Moonshine. Ona potrzebuje trochę więcej wody i więcej światła, ale za to też szybciej rośnie. I w tej Sansevierii, którą dostała mama ode mnie, już rośnie malutka roślinka. Może ją sobie podbiorę w malutkiej doniczce. Sobie ją postawię gdzieś w pokoju. Jak widzicie, zbliżam się z powrotem do niebieskiej części. Idzie haczyk. I napinam niebieską nitkę. Nie muszę się bardzo przejmować napięciem w tym momencie, napięciem fioletowej nitki, ponieważ gdy przyjdzie jej czas, się ją naciągnie i nie będzie widać wszelkich niedbałości i niedociągnięć w tym momencie powstałych. Jeszcze z informacji, które dotyczą mojego sweterka, to on był on robiony podwójną nitką. W raglanie oczka dodawałam co drugi rząd przez 20 cm raglanu. I ściągacz zrobiłam na drutach numer 4,5, a całość przerabiałam na dwóch różnych drutach, ponieważ drut, który był drutem przerabiającym na stronie prawej, był to 5,5, a drut lewy, ze względu na to, że lewe oczka robię trochę luźniej, była już to piątka, rozmiar 5. Cały sweterek zaczęłam robić od 76 oczek, a gdy już minęłam 20 cm, już minęłam 20 cm raglanu, dodałam po 9 oczek na każdy rękaw, na tę dziurę, żeby potem zamknąć ten rękaw i przerabiać dalej już sam korpus. I tutaj jeszcze ostatni rządek pokażę. Tutaj idzie niebieska nitka pod spodem, a z fioletową naciągam. Tutaj też naciągnę i zaraz Wam pokażę, jak wygląda wykonana próbka. Do ogólnych jeszcze takich odczuć do Lusso, coś czuję, że to będzie mój ulubiony sweterek. Jest on nie dość lekki, to bardzo przytulaśny, wygodny w noszeniu. Oraz kolory sprawiają, że od razu buzia chce się śmiać. No to tutaj mam. Jak wygląda ta linia łącząca dwa kolory z sobą. Myślę, że jest ona estetyczna. Oczywiście próbka nie została wyprana, więc niedociągnięcia włóczkowe mogą być. Jednak sama linia jest w sobie estetyczna, elastyczna i w miarę prosta do wykonania. Dla
osób chcących zrobić właśnie sweterek reglanowy z innym kolorem rękawów. Dziękuję, drogie dziewiarki i do zobaczenia.